Witam wszystkich na moim kanale. Jest to odcinek taki organizacyjny, w którym chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim za 500 subskrypcji oraz powiedzieć, jak będzie kanał rozwijał się w dalszej perspektywie. Po pierwsze, 500 subskrypcji pozwoliło mi uruchomić przycisk wsparcia kanału. Jeżeli więc chcecie mnie wesprzeć finansowo, to możecie kliknąć taki przycisk wsparcia. Pieniądze z tych wsparć pójdą oczywiście na rozwój kanału, czyli tam takie rzeczy jak zakup kamery, zakup programów do edycji i tego typu sprawy. Jest to oczywiście hobby, więc na kanale nie zarabiam jeszcze nic. Jak kiedyś zacznę zarabiać, to oczywiście będę finansował takie rzeczy sam ze swoich środków, natomiast obecnie, ponieważ jest to hobby, no to po prostu, jeżeli kanał ma się rozwijać, no to musi mieć, wiadomo, widzów, którzy będą go wspierać. Oczywiście wspierać możecie mnie też nie tylko tam finansowo, ale udzielając się po prostu na kanale, pisząc komentarze, dając lajki, subskrybując kanał. Każde wsparcie jest bardzo ważne, więc nie ma to znaczenia, w jaki sposób mnie wesprzecie. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład edycję filmów, to obecnie nie edytuję filmów. Robię te filmy w jednym cięciu, na jednym nagraniu. Jest to tak zwana technika one cut. Podobno trudna technika, dużo ludzi jednak tą edycję wykorzystuje, bo nie jest w stanie zrobić takiego filmiku z jednym cięciem, żeby, powiedzmy, nie wiem, był odpowiedniej jakości. Oczywiście edycja dużo pomaga, bo można wyciąć jakieś tam głupie zdanie, można gdzieś tam jakiś głupi moment wyciąć i tak dalej. Też bym chciał zrobić sobie jakieś filmiki z edycją. Nie robię ich, ponieważ darmowe programy zazwyczaj pozwalają edytować filmy, ale w niższej jakości, czyli to jest w HD bodajże, ten KUT coś tam. Unkut, jakoś taki ten programik mam. On na przykład tam chyba kosztuje 250 zł ta wersja Professional, natomiast zwykła wersja pozwala w wersji HD robić filmy tylko. Ja chcę wam tutaj zapewnić jak najwyższą jakość, więc jeżeli chodzi o moje filmy, to chcę nagrywać je minimum w Ultra HD. Obecnie nie mam po prostu monitor Ultra HD, więc nagrywam te filmiki w Ultra HD. Dzięki temu macie takiej lepszej jakości te filmiki. Jeżeli chodzi o treści na kanale, to w tej chwili planuję nadawać też na Twitchu z rana. Głównie to będzie właśnie seria Remont for You. Chcę zmienić jej trochę format, ponieważ w obecnym formacie, czyli tam raz w tygodniu czy coś, no to dla niektórych jest za mało. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to ta seria nie ma jakiejś olbrzymiej ilości wyświetleń, więc też nie ma sensu robić więcej niż jednego odcinka tygodniowo. Natomiast długo to trwa też, no bo to wiadomo, te całe miasta, jak na przykład tam remontuję, to przecież to zanim bym zrobił w takiej normalnym formacie, że raz w tygodniu bym nagrywał odcinek, to prawdopodobnie ta seria skończyłaby się za 2 lata dopiero. Więc pomyślałem, że będę po prostu streamował właśnie głównie z Remont for You, czyli będę remonty czy jakieś budowle budować. No to, że będę to streamował. Dodatkowo, jeżeli chodzi o weekendy, to w weekendy będę chciał streamować z widzami. Już mam jednego chętnego. Nazywa się on Morshid. Z Morshidem będziemy streamować jakiś remont. Jeszcze co będziemy remontować, to dokładnie nie wiemy. Sobie ustalimy w pierwszym odcinku, który prawdopodobnie będzie jutro. Dzisiaj, bo ten odcinek nagrywam akurat w piątek, a w sobotę on się pojawi. Z tymi 500, ten organizacyjny, więc prawdopodobnie w momencie, jak nagrywam, jak wy oglądacie ten odcinek, to w tym momencie być może jest już pierwszy stream, albo się skończył, albo zaczął. Trudno mi powiedzieć, o której zaczniemy, o której skończymy. Ten odcinek pojawi się gdzieś w okolicach godziny 10-11 w sobotę, więc już możliwe, że jest w trakcie streamu. Link do mojego Twitcha będzie w opisie filmu. Natomiast jeszcze w tym filmie chciałem podziękować, oczywiście wszystkie inne serie typu Przechodzimy Ponownie, czy tam właśnie z tych Hollow Halls, czy Luźna Przygoda, no i wiele więcej, cały czas będą dawane na kanał. Natomiast na koniec chciałem jeszcze podziękować wszystkim widzom, którzy właśnie w tym czasie, gdzie tym, którzy po prostu wszystkim widzą, a oprócz tego wymienię jeszcze ksywki tych, którzy się dużo udzielali na kanale, ponieważ wiadomo, im więcej się ludzie udzielają na kanale, tym bardziej wspierają ten kanał, ponieważ przyczynia się to do jego popularności, a tym samym do
docierania do większej liczby osób na YouTubie. Więc tutaj mam taką listę osób, które wypisałem. Oczywiście mogłem kogoś pominąć. Wypisywałem ludzi, którzy wydawało mi się mieli najwięcej komentarzy. Nawet no, starałem się wypisać większość ludzi, którzy komentowali ostatnie filmy. Niektórych, jeżeli pominąłem, to przepraszam. Możecie tam napisać w komentarzu, dlaczego mnie nie wymieniłeś. To postaram się to wymienić w następnym filmie. Natomiast myślę, że większość osób, które gdzieś tam się udzielały, udało mi się tutaj spisać. I teraz ich wymienię. Lobo Wariat, dzięki wariacie za wspieranie kanału. Ostatnio też zacząłeś mi tam dawać właśnie lajki pod jakimiś starszymi filmami. Bardzo to pomaga i bardzo cieszy. Globson, potem Morsit. Morsit, z którym będę tworzył właśnie pierwszy stream będę robił w sobotę, więc też bardzo pozdrawiam. Neskam. Neskam jest to pierwsza subskrybentka kanału, która zdecydowała się kliknąć przycisk wsparcia, więc bardzo pozdrawiam. Jesteś wielka. Potem Sylard Mila, Bizoniusz, Aleksander Grunwald, Ciapo, Matis, Skwerku, Hesk, Nohomo, Anulka, Darbosi, Pepe Morderca, Dariusz Zakrzewski, Jolka, Existence, Panweks, Tanzag, Wanicme, Osiol. Osiol, to chyba Osiol, niech będzie. To wszyscy, którzy tak mi się rzucili w oczy. Tak jak mówię, jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, zawsze w przyszłości możecie gdzieś tam napisać, że was pominąłem, a przecież robiliście więcej, dawaliście więcej komentarzy. Wydaje mi się, że wymieniłem większość osób, które bardzo się udzielały na kanale, ale 100% pewności nie mam. No i jeżeli chodzi o wymienianie, to kolejność przypadkowa. Właściwie tam pierwsze kilka osób, no to z ostatnich filmów gdzieś tam, albo taki, dajmy na to, Lobo Wariat, to on zdecydowanie zasłużył na to, żeby być wymieniony jako pierwszy, oraz Neskam, ponieważ oni tak faktycznie najbardziej przyczynili się do wsparcia kanału. To tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Tak jak mówię, link do kanału na Twitchu będzie w opisie i te filmy z Twitcha prawdopodobnie też będę przerzucał na YouTube'a, a oprócz tego co jakiś czas właśnie z tego Remont for You będę robił taką kompilację z Twitcha, więc te Remont for You, czy tam budujemy, nie porzucam tych serii, tylko tak jak mówię, będzie to troszkę w innym formacie robione, ponieważ no nie wszystko naraz da się dać na kanał, a dawać po 5 filmików na YouTube dziennie to też mija się z celem. Także dzięki za uwagę i do kolejnego odcinka zapraszam za jakiś czas. Pozdrawiam.